Witam wszystkich w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Neverwinter Nights 2. Tak, ostatnio byliśmy tutaj u kolekcjonera, od którego wyszedł właśnie szlachcic jakiś. Ukradliśmy mu parę rzeczy i wyszliśmy, a przy okazji zdobyliśmy następne zadanie, żeby siostrę tej Kylie Bryce wziąć i wydostać skrypty, które tutaj jest. Tak. Bo są tajemniczy i... O! Są tajemniczy i się ukrywają w kryptach, więc się małej siostrze to nie podoba. O! Poziom. To jest odporna na czary, zdolności, efekty związane ze stanem energii, energią negatywną i śmierci. Nie wiem, czy ktoś z tego korzysta tutaj. O! Zróbmy ścianę ognia. A tutaj przypomnę skóra. Aha, przywołujemy żywiołaka wody. Może być. No słucham, no, słucham. Nie, serio? Tak. Żeby to miało jakiekolwiek znaczenie. A bo co? Tak. Miszko ma fajną tą zbroję bardzo. Wszyscy za mną! Taka koszulka kolcza, ale... taka fajna. Okay. Tak. Okej. Okay. Idziemy, zobaczymy co tutaj jest. Aha. Mara, Kai, Adriel, Kat, Damien. Kurczę, wszyscy mają imiona. Jared. Dobra, zobaczymy. Nikt mnie nie zapraszał i szukam Lisbeth. Nie widzę tu Lisbeth. Ojej. To jest niebezpiecznie. Nie mówcie, że was nie ostrzegałem. O, super. Tak. Dobra, Elani pójdzie i machnie tam. A. Ściana ognia. Dobra, tutaj. Tak. Rzucasz czy nie rzucasz? Wróg się zbliża. Lorelai. Okej, okay, jesteśmy ratowane, co robimy? O, wy chcieliście zdobywać nieumarłych? Mhm.
było tylko 6 i nie myśleliśmy. Co? Co zrobiliście, Lisbeth? Arwalowi. Okej, okay, spoko. Was zabiję tutaj. Sorry, ale nie mieliście najmniejszych szans. Się ochrony. Dwa do bicia. Czegoś ci trzeba? Pani. Tak. Nie ma żadnej choroby. Prawo stworzyciela. Pusty zwój. Leczenie poważnych ran. Sorry, ale sami tego chcieliście. Okej, okay. Idziemy dalej. A duża ta mapa. To nie potrwa długo. Stanie się we... Ma. Nie będzie jakaś pułapka dalej. A może wziąłbym miszkę uleczył? Nie, sanda. Albo ranna, aha, dobra. Jest cienia. Cały czas mam? Tak. Ale tutaj pobiegnę. O, poziom. Nie. Ela mi troszkę padła, ale to nie przeszkadza nikomu. Łapcie partnera i ruszamy. Zręczność? Po co ci zręczność? Siłę. Musisz zbroję płytową. To jest niepotrzebne. O. Specjalizacja krótki miecz. Plus 4 do obrażeń? Plus 2 do obrażeń. W jedynce chyba było plus 4. Tutaj większa ulubiona broń. Kolejne plus 1. Okay. Może tak. Być. Ty. Tu się nic nie zmienia. 6 plus 6k6. Okay. A teraz niech wszyscy podążają za mną. Za waszym nowym, wspaniałym przywódcą. Okej. Okay. Co? Mystra. Aha, mystra to z bokini magii. Już tak. Pewnie będzie inteligencja, jak zwykle. Tutaj rzemiosło alchemia. Może być. Dalej, okej, okay. Mu chciałem dać... cudowne przedmioty. Elani ma broń i pancerze. Mu dam cudowne przedmioty. O, dwa czary.
Okej, ale to... Tu jest grupowa siła byka, grupowy majestat kamień w ciało. Nie wiem... Krąg śmierci, legendarna wiedza. Mocarna, łąd Bigbiego. Aha, przewracanie. To jest dobre. Większa burza pocisku fizarka, dobra, to jest jedno. Cztery na poziom czarującego. Czyli teoretycznie mógłbym między... jest 12 poziom, między 12 a 48. O! Taki pocisk dodaje 2K6. I jeden na poziom rzucającego. To znaczy, że zadaje 24, tak? 24K6. Spoko, dobra, prawdziwe widzenie. Dalej. Od razu mu wezmę czary. Poziom drugi. Ja wiem, co ja mógłbym dać. No, zróbmy widzenie wzroku, żebym wykorzystywał. Przyspieszenie jest dobrym czarem. Spowolnienie nawet wywalę, żeby dać przyspieszenie. Tu jest sobie to. Mniejsza ma... A? 1,6 do 10. O, poziom 5. Aha, dobra. Wysłanie jest ok. I 6. Okay. Słucham. Elani. Tak, bo ty masz. Tak, magiczna broń i pancerza. Zawsze coś. Dobra. To pewnie mądrość, jak zwykle. O, co mi zdan? Przedłużenie zaklęcia. Nie korzystasz z tego też nie korzystasz. Z sensor też nie korzystasz. O! Słoniowa skóra, czyli... Ciekawe. Co to jest? Ma takie sobie. W sumie mogłbym jej też dać cudowne przymioty. Bo nie wiem, co mogłbym jej dać, żeby... mi się przydało. O, dobra. Burzenie zaklęcia. Nie żeby potrzeba było jej coś więcej. Sam może sobie rzucić zaklęcie, używając magicznych urządzeń. A, nie może, ale nie przeszkadza. Tak. I teraz ja. 12 poziom. 12 poziom to jest cały czas wiedziec czerwonego smoka. Cały czas charyzmę. I co? Dyplomacja. Wiedza. I co tam jeszcze było? Nasłuchiwanie. Spostrzegawczość. Nasłuchiwanie. Nie.
Spostrzegawczość. Nie wiem, czemu pomyślałem, że leczenie jest na poszukiwanie. Spostrzegawczość. Dalej. O, a jaki atut? Co to mi zaproponowało? Mocną budowę. Małpi chwyt? Nie, ja mam półtoręczny mieć, więc małpi chwyt nie jest w ogóle niepotrzebny. Zależy na trafieniu krytycznych. Jak mam szansę na krytyka, dostaję plus 4 na potwierdzenie. Wyprzony potężny atak, mógłbym. Może to nie powężę niekoniecznie. A, więc zacznę karać. Aha. Więc mamy odpędzanie. Nie, no w sumie to jest... Ech, tak sobie jeden. O. Nie, wezmę ten potężny atak. Ulepszony. No. Dobra, niech będzie. Tak. Masz plus 17. Tak. Ja mam plus 11. No ma też 3 ataki, bo... Za mną! Dostaje. Niestety cząstkowe wartości się tu w ogóle nie dodają, więc... Szkoda wielka. Wszyscy za mną! O, jej mogę dać. Ten tu poziom. O, co to jest inferno? Ha, tylko jednemu celowi. Bez rzutu obronnego. Prawda. Dobre, na bossa. Nie ma rzutu obronnego, więc jest bardzo dobre. A szóste? W sumie? Przedłużenie. 6 sekund na poziom, czyli jedna runda na poziom. Jakby. Nie wiem właściwie, jak jest liczone 6 sekund w ten sposób. No dobra. No w sumie. Tak. Pierwsze wykorzystanie atutu tego magicznego oprócz Sanda. No słucham, słucham. Serio? Sanda tutaj, tutaj i tutaj. Za okay. mną! Wszyscy za mną! Machnijmy jeszcze raz. To... No słucham, słucham. Serio? Tak? Jak to wygląda? 20. No słucham, słucham. Serio? Za mną! O, te dwa zawsze coś. Wszyscy za mną! Dobra, w sumie to jest wszystko, co potrzebuję. 28 plus pancerze, to jest dosyć dużo. Nie wiem, czy mu Elanie się nie przesuwa tutaj. Bijemy. Pewnie mnie cofnie, bo zanim skończyłem tamto. Ale ci ziomowie mają słabą klasę pancerza, więc... Więc nie powinno mi zupełnie przeszkadzać to, że... O, był to sam z Ambrozu. Nałożenie klątwy. Gdzie? No najpierw tutaj. Zobaczę, czy to są drzwi, czy nie. Mapa uruchomiona. Tak. Święta pułapka. O! A, bo wyrzuciłem 4, super. Okej, nie ma kolizji na tym sarkofagu.
No. Tak? Dobra, najpierw pójdziemy tutaj. Jest jakaś zbroja, którą pewnie już miałem kiedyś. O! Czegoś ci trzeba? Za mną! Czegoś ci trzeba? Za mną! Nie wiem, co to są. To ciekawe. Za chwilę Sand będzie wiedział, co to jest. Kamień szczęścia. W sumie kto ma więcej wiedzy? 15? No słucham, słucham. Serio? O, no tak, on pewnie będzie wiedział. Tak. Dam mu... Co? A teraz niech wszyscy podążają za mną, za waszym nowym, wspaniałym przywódcą! Lustrzana tarcza. Porozumiana zaklęcia. O! O! Okej, okay, to jest dla mnie. Plus 2, plus 3. 12 odporności na zaklęcia to. Odporność na to. To jest napierśnik. Z trudnościami. Tak. To jest co? Plus 2 i zmniejszenie obrażeń o 2. A to mi zwiększa o 3 klasę pancerza. E, wszyscy za mną! Łapcie partnera i ruszamy! No tak. Dobra, rzuć. Okej, okay, bardzo dobra tarcza. Okej. Okay. Czary jeszcze działają? Tak. Dobra, spróbuję dyplomację. Czyli mam tak, adept cienia kruk, sawana, adept cienia. Okej. Okay. Kruk, ty jesteś Werona, nie kruk. O bogowie, co robimy? Zamknij twarz. Wrzeszczymy jak dziewczynka. A co tam? Jesteś piękną, młodą kobietą, Savanno. Chyba nie chcesz umierać, prawda? Nie, nie chcę. O, Raven. Aha, i przetłumaczyli na kruk. No spoko. Okej. Wszyscy za mną! Machnijmy. Tak, ten jest mój! Się nie będę za bardzo ruszać. Słucham. Serio? Sumia. Za mną! A teraz niech wszyscy podążają za mną. Za waszym nowym, wspaniałym tak, przywódcą. Wszyscy za mną! W sumie dam to Sandowi, bo... Okej. Okay. Wstąpiłaś słusznie. Wróci, powiedz, że w Kili, że znajdę jej siostrę. Trzymaj.
otrzymano punkty doświadczenia za cofnięcie z sawanny ze złej drogi. No, chyba normalne. Za wszystko się dostaje doświadczenie. Nie tylko za zabijanie potworów. Bo niestety tak jest w domyśle, żeby zabijać potwory i dostawać doświadczenie. Okej. Martwa kobieta, Lisbeth. Okej, lecimy. Arwal. Okej, uwolnij Lisbeth i poddaj się. A dostaniesz uczciwy proces. Naprawdę nie chcesz walczyć. Okej, przynajmniej nie będę walczył z Lisbeth. Są adapty cienia. Oczywiście. Ona rzuca płonącą broń. Rzuć może... tutaj. A ty rzuć. Za mną to nie potrwa długo. Kurczę, mi 70 zadał. Wybiję miksturę, to mnie zabiją. Okej. Byli mnisi. Młot bojowy, płaszcz. Na magię. Zastanawiam się, jak bardzo pomogła mi ta tarcza odporności na magię. W czym mogę pomóc? Okej, najpierw pójdę tutaj. Bo nie wiem, czy nie będę musiał się cofnąć, jak pogadam z Lisbeth. Dlaczego domyślne jest otwarcie tego kufra zamiast rozpakowanie i powodzenie, bo w życiu mam mało. Okej. Tak. O, gwiezdny szafir. Dziennik Arwala. A, w stronie szarysowej są też nędzarze. Okej, pogadajmy z Lisbeth. Kto nie umarł? Umarł. O nie. Wróg się zbliża. Rzuciłeś zniszczenie nieumarłych? Oh.
Kurczę, nie. Dobra. Stopa lekka. O, fajnie. Nie by mnie zabiły. A może nie jesteś zła? Sześć osób w drużynie. Tak. Ma zmniejszoną siłę. No to... A teraz niech wszyscy podążają za mną, za waszym nowym, wspaniałym przywódcą. Ha, dlatego oni nie znikali, bo to są... Okej, rozumiem. Teraz się zamienili w cienie. Lepiej w ogóle. Co? Są my zwykły potężny atak. Są troszkę lepszy. Mam wyższą klasę pancerza. Aha, dobra, mnie tu tak naprawdę nie ma. Ten jest mój. No, ostatecznie. Dobra, machnijcie. Tylko znowu...
No. To nie potrwa długo. Tylko znowu nie to. Jo. Okej. Aha, tu wszyscy. Jo. To był stwór z zła. Dziękuję za ocalenie. Ja chcę kasę. Albo i nie kasę. O, czemu tak się... A dobra, bo to teraz potężny atak będzie się albo automatycznie włączał, wyłączał, włączał, wyłączał. Okej, pogadajmy z Killy. Jakby się dobrze, żebyś się zestrachała. Ja się nie zestrachałem. O nie. Akurat się zacięła. Wzięła ojcu. Trzysta sztuk złota i 2000 punktów doświadczenia. Nieźle. No, dziennik Arvala. A, bardzo interesuje to Lorda Nashara. Okej, okay, myślałem, że będę musiał pójść do studni starej Sowy, żeby kolejnych kultystów cienia zabijać. Przez te klamoty nie mogę się ruszać. Tak. No nie jest za silna. 13 siły, bo ma zmniejszoną. Tak. Tak. Nie masz przywrócenia? Pewnie masz, ale nie to. No, tak czy inaczej, dużo dłużej zajął ten odcinek w porównaniu z tym, co myślałem, żeby zajął. Czyli następnym razem, tak. Dziennik Arvala mamy, tak, mamy. To do Nashara tylko trzeba pójść. Dobre liney pójdziemy do zachodniego portu, bo i tak muszę pogadać z paroma ludźmi, na wszelki wypadek. Znowu się zacięło. Proces jest, marzenie Kelgara, Kelgar, historia żołnierza. O, i jeszcze musimy pójść włamać się Tarmasowi do chaty. Także mamy dużo do zrobienia, ale większość z tego zdążymy zrobić, myślę. Chyba, że będzie dużo gadania, za dużo gadania w zachodnim porcie. Zobaczymy. Także, do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie!